Witajcie moi kochani po kolejnej dłuższej przerwie. Niestety musiałam ją sobie zrobić ze względu na mój zły stan zdrowia. 9 dni temu przeszłam zabieg chirurgiczny, po którym no właściwie większość dolegliwości ustąpiła. Co prawda parę dni po zabiegu to była po prostu męczarnia, ból, zawroty głowy, wymioty. Miałam tak ogromny obrzęk na twarzy, że nie mogłam ani oddychać, ani otwierać oczu. No coś strasznego. Teraz ten obrzęk znacznie się zmniejszył, nadal jest, ale jest już mniejszy. No i też mogę trochę seplenić albo mówić trochę niewyraźnie, bo mam szwy w buzi. Mam usuniętą dużą część, duży fragment kości, przez co jest mi trochę niewygodnie mówić, ale powoli przyzwyczajam się do tego, jak to jest teraz. Trochę jest dziwnie, ale przyzwyczaję się jak do wszystkiego. No niestety zabieg musiał być wykonany teraz, chociaż chciałam go odłożyć w czasie, ale niestety już było tak źle, już ból był tak silny, że no... Nie dało się z tym czekać i na szczęście wszystko skończyło się dobrze i no i teraz już powinno być tylko lepiej. No wiadomo, jak się pogarsza stan fizyczny, pogarsza się też stan psychiczny i to tak wszystko mi się psuło. No ale teraz powoli odbijam się i wracam do normalnego życia. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie film, porównamy laleczki chińskie, tak jak widzicie, z prawdziwymi rebornami robionymi przez artystki, rzeźbionymi przez artystki rzeźbiarki, malowanymi przez artystki rebornerki. Te dwie laleczki, które widzicie, te chińskie, dostałam w prezencie. A może opowiem tą historię. Moi koledzy bardzo chcieli mnie pocieszyć w tym trudnym czasie, ale też chcieli troszkę mi wbić w szpilę, pokazując, że na AliExpress można kupić laleczki wyglądające tak samo jak moje za dużo niższą cenę. Te kwoty są rzędu 200, 300, 400 zł w zależności od modelu. No i tak, i powiem szczerze, że gdy te laleczki dotarły, troszeczkę się zdziwili, bo zamiast tej lali przyszła ta lala. Dokładnie ta, a zamiast tej lali przyszła ta. Ten mały twinek. Więc to, co zamawiamy na stronach właśnie, na chińskich stronach typu właśnie AliExpress i też jest dużo, dużo, dużo innych, z których nie zawsze te lalki, jak się okazuje, z tego co wiem, w ogóle dochodzą. No, a na AliExpress często właśnie przychodzi całkiem coś innego. I to te lale były zamawiane od dwóch różnych dostawców, dwóch różnych sprzedających i jak widać przyszły inne niż te zamówione. Koledzy mogli też je zwrócić, ale stwierdzili, że dadzą mi je w prezencie, ja sobie je sprzedam i dołożę i sobie kupię kolejną lalę. I właśnie taki też mam plan. Te laleczki teraz sobie porównamy. No a później, tak jak mówiłam, sprzedam obie lalusie. Dziś już im porobiłam zdjęcia. Mała laleczka jest już wstępnie zarezerwowana, druga jest cały czas dostępna. Tutaj do tych laleczek, żeby nie dawać ich takich samych, dołożyłam też wyprawkę. Każda dostanie oddzielną wyprawkę z ubrankami pasującymi na te lale w ich rozmiarze. Dodatkowo dostaną pieluszki, dostaną po smoczku dodatkowym, dostaną szczoteczkę do włosów. No takie drobiazgi, które zazwyczaj są
w wyprawkach. Dobra, nie będę już przedłużać bez sensu. No i co? I może sobie najpierw porównamy małe lalusie, a potem przejdziemy do większych. Mamy moją Arię i mamy laleczkę, która ma udawać twinka. A jak moi starzy obserwatorzy wiedzą, miałam wcześniej przez długi czas twinka B. Krótko miałam też twinka A. Niestety w momencie, kiedy ten twinek do mnie doszedł, okazało się, że jest to podróbka, o czym pani, która go pomalowała, nie raczyła mnie w ogóle poinformować. Myślała, że ja wiem, nie wiem skąd, no ale to jest stara historia, o której już wiele razy opowiadałam, więc może nie będziemy do tego wracać. W każdym bądź razie tak, tutaj mamy też twinka A. Widzę, że rozmiarami faktycznie on przypomina tego twinka, którego ja miałam. Twinka B może jest troszeczkę mniejsza, chociaż twinek A chyba jest w ogóle mniejszy. Tą główkę też ma mniejszą, aczkolwiek widzę, że to body ma nieproporcjonalnie duże, jeżeli chodzi właśnie o samo body. No jak widzicie, malowanie jest tutaj... Ta laleczka jest malowana przez artystkę, jest no całkiem inny, ma koloryt. No a ta jest malowana maszynowo, jest też zupełnie inna. Ale tutaj Wam jeszcze coś pokażę, co mnie zaskoczyło w tej laleczce, ale to za chwilkę. Ja może ściągnę temu podrabionemu twinkowi tą opaskę, która była w zestawie, bo ona jest straszliwie kiczowata i niemiłosiernie odbiera jej całą urodę. A też nie chcę, żeby wiecie, żeby ktoś mi potem zarzucił, że tutaj specjalnie pokazuje te lale w złym świetle, inaczej ułożone, tak jakby, nie wiem, czy rzucone, czy źle ubrane, żeby pokazać, że one są całkiem inne. Nie, pokażemy je, postaram się pokazać je jak najrzetelniej potrafię. Dobra, tutaj taką najbardziej rzucającą się w oczy różnicą właśnie jest malowanie, wygląd tej laleczki, cała estetyka, ale też na przykład jej waga. Jeżeli już ta laleczka do nas dojdzie, weźmiemy ją do rąk, to ona jest naprawdę leciuteńka. O. Leciuteńka, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę lekka. Można ją podrzucać spokojnie jedną ręką, więc ona jest w ogóle nie obciążona, ma tylko tutaj w dupci takie kuleczki. Natomiast prawdziwy Reborn jest obciążony jak prawdziwy dzidziuś, jest, no układa się całkiem inaczej. O, zobaczcie, główka opada, tą główkę trzeba podtrzymywać. Ciężko jest mi nawet ją trzymać, powiem Wam szczerze, w jednej ręce, bo no waży tyle co prawdziwy dzidziuś. Więc tutaj w przypadku tej laleczki, która ma 40 parę centymetrów, ona chyba waży ponad 2 kilo. No a ta, no nawet nie wiem, ile ona może ważyć, 40 deko? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, musiałabym sprawdzić specyfikację, jaka tam jest dokładnie wpisana. No i tak jak przy tamtej lali pokazywałam, tutaj ta główka w ogóle nie opada, ona jest taka bardzo sztywna. Niby tutaj te kończyny się ruszają, ale widzicie, one też zostają ciągle w tym samym miejscu. One są tak dość sztywno zrobione. Jakby się kręcą, ale też nie do końca. No i ten winyl jest taki bardzo śliski. Śliski taki, że nawet ciężko go obracać w tym korpusie, ale to pokażę Wam już na rozebranej lali. Natomiast reborny oryginalne, no one całkiem inaczej się układają, całkiem inaczej. Dowolnie te kończyny, no prawie dowolnie można je układać. Jest dużo wygodniej, chociaż ta laleczka też jest, z Arią jest inaczej, bo ona ma pełne rączki, natomiast ta ma rączki 3/4. Tak, a nóżki ma pełne, no ale też te nóżki, o widzicie, cały czas tylko w jednej pozycji, nie można za bardzo z nimi poszaleć, a tutaj możemy sobie już troszeczkę pofolgować, nie? Tutaj może niby też tak można zrobić, a nie no, da się, no ale tutaj jest to takie swobodne, tutaj musimy sobie po prostu zahaczyć nóżkę o nóżkę, żeby się tak trzymała, więc tutaj to jest jedna z takich
sporych różnic. Teraz sobie przejdziemy może do detali. No i tak, tutaj już widzicie samo malowanie buziek, jaki realizm jest przy prawdziwym rebornie, jaki jest przy chińskiej laleczce malowanej maszynowo. No tutaj też dużą różnicą są włoski. Wiadomo, że są lalki z włoskami, bez włosków to już no, przeróżne. I w tych chińskich na pewno też są sprzedawane bez włosków i u artystek możemy sobie zamówić z jakimi włoskami chcemy. Więc tutaj sobie porównamy dwie laleczki z włoskami, chociaż najrzetelniej by było, gdybym porównała dwie z tego samego modelu. I powiem Wam, jeżeli ten film Wam się spodoba, to zamówię podróbkę Laury na AliExpress i porównamy sobie wtedy dwie Laury. Tak będzie chyba najuczciwiej, jeżeli chodzi o takie porównania. No i tak, i tu mamy włoski. Tutaj te włoski, co prawda, ja już szczepiałam, zmieniałam je kilka razy. Teraz w niedawnym czasie, może nie w takim niedawnym, ale chyba krótko po nagraniu ostatniego filmu zmieniałam włoski Arii. Tutaj zmieniłam jej na dwa różne kolory na czubku, a tutaj zrobiłam taki delikatny meszek. Nie wiem, czy będę w stanie odwrócić tą główkę. No właśnie, nie bardzo jestem w stanie. Tutaj ta laleczka, że tutaj będzie widać, co mnie zaskoczyło, ma włoski wszczepiane ręcznie, nie maszynowo. Tylko jak widzicie, one są strasznie długie. No, totalnie nierealne, jeżeli byśmy mieli mówić o replice prawdziwego wcześniaka. No, one są, o widzicie, jakie są długie. No i one w dotyku są całkiem inne, one są takie twarde, takie, to nie jest mohair, to jest coś plastikowego, jakiś syntetyczny odpowiednik włosa, taki, nawet lalki Barbie nie mają takich sztywnych, to jest takie, no nie wiem co, jakiś chiński syntetyk. Natomiast tutaj mamy prawdziwe włosy, tutaj są włosy ludzkie i też mamy część włosków z moherku. No i to jest też właśnie zasadnicza różnica też w cenie takiego moherku, bo tutaj za taką głowę, taki pęczek samego moheru, takiego jak tutaj, no to trzeba zapłacić ponad stówkę, czasem ponad 200, to w zależności od tego, gdzie kupujemy i jakiej jakości. No a tutaj cała ta laleczka kosztuje 260 zł, znaczy za tyle ją wystawiam wraz z wyprawką. Więc tutaj no, w ogóle by to było nieopłacalne, jeżeli byśmy mówili też o samym wszczepianiu, bo to też jest bardzo długi proces i żmudny, więc no, to jest taka jedna z takich bardzo widocznych różnic. No i tutaj ta laleczka też ma rzęsy wszczepione, jak widzicie, na taśmie, a reborn ma wszczepione igiełką, tak jak włoski, po jednym włoseczku. O, tutaj lepiej możecie sobie zobaczyć te rzęsy przyklejone na taśmie. No i widać troszeczkę tych włosków szczepionych, powiem Wam, różnie. One są raz kępkami, raz po jednym, tylko że one nie są prawidłowo szczepiane, tak jak wszczepia się laleczką, czyli za końcówkę włoska, żeby wszedł jeden włosek, tylko po prostu gdzieś w połowie są wtykane i te włoski wchodzą po prostu zgięte i wystają dwa włoski z dziurki, tak jakby dwa. Zaraz Wam pokażę, gdzieś wypadł jeden włosek z tej lalki, ja go sobie zostawiłam, żeby Wam pokazać tą różnicę. Natomiast tak jak widzicie, u Arii wygląda to zupełnie inaczej. W ogóle nie widać tych dziurek, one są takie... No takie realne, bardzo, bardzo realne mi się wydaje. Nawet jak na moje wszczepianie, wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. No i też tutaj tym dużym plusem jest to, że spod spodu przebijają żyłeczki, prawdziwy właśnie kolor, a taki bardzo dzidziusiowy. No i to dodaje całego uroku laluni. No tutaj słuchajcie, udało mi się tą laleczkę posadzić, żeby ona siedziała. Zahaczyłam mi po prostu rączkę o nóżkę i teraz będzie mi łatwiej pokazać Wam te włoski z bliska. Sobie je przeczeszemy.
O, one są nawet całkiem fajnie wszczepione, całkiem ładnie, tylko właśnie ten mohair jest taki bardzo twardy, sztywny, taki, no nie jest przyjemny w dotyku, nie jest taki fajny do czesania, aczkolwiek samo wszczepianie, jak na wszczepianie ręczne w chińskiej fabryce, to nawet nie jest tak źle i to jest właśnie to, co mnie w tej laleczce bardzo zaskoczyło. O, widzicie, one się całkiem fajnie nawet układają, tylko że są takie o, bardzo, bardzo sztywne i no wszczepione nie są, naprawdę nie są wszczepione źle. Nie są zmechacone. No tutaj, jeżeli chodzi o te włoski, to byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. O, tutaj z tyłu też sobie zaraz zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Wrócimy ją o, do tyłu. Zaraz zobaczę, czy tutaj ostrość się nam dobrze ustawiła. Tutaj z tyłu, no całkiem dobrze to wygląda. Dobrze wygląda to wszczepianie. No tylko te włoski są, tak jak widzicie, nienaturalnie długie. Nienaturalnie długaśne, no. Fajnie wygląda to wszczepianie, ale na pewno fajniej by to wyglądało, jeżeli te włoski byłyby odpowiednio przycięte, więc no to też jest ten plus, że możemy to zrobić samemu albo dać komuś, kto potrafi te włoski przyciąć i zrobić to tak, żeby to wyglądało fajnie. Ja przed sprzedażą tej laleczki nie ruszam, nowy właściciel zdecyduje, czy włosy tej laleczki zostawić, czy może je przyciąć. To już jest decyzja nowego właściciela, ja tutaj nie będę w to ingerować. Tutaj położyłam te włoski zgięte na pół, niestety one są tak drobne, że ich po prostu nie widać, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że one są po prostu tak w połowie wszczepiane i zaginają się pod wpływem igły, przez co wygląda, że są wszczepione po dwa włoski w jednej dziurce. O, i tutaj możecie sobie zobaczyć lalę po rozebraniu, jak wygląda w całości. Te rączki są 3/4. Wszystkie twiny mają rączki 3/4. Ten mój, którego miałam, oryginalnego Twinka B, też miał rączki 3/4. Tutaj ma nóżki pełne, chociaż twinek został zrobiony tak, żeby mógł, żeby miał te nóżki też 3/4. Natomiast one są na tyle długie, że większość artystek zostawia tutaj bodziaki z pełnymi kończynami, bodziaki takie jak do pełnych kończyn, tak jak jest tutaj, i wygląda to też całkiem naturalnie i tak też miałam zrobione w swoim Twinku B. To jeśli chodzi o samo rzeźbienie, wydaje mi się, że to rzeźbienie jest, no wygląda po prostu jak odlew, idealny odlew oryginalnego Twinka. Nawet patrząc po tym, jak był wyrzeźbiony mój Twinek B, po prostu to wygląda na idealny odlew, który się po prostu nieco skurczył w procesie tworzenia, bo jest, no moim zdaniem jest mniejszy, ta główka jest mniejsza i kończyny też są mniejsze niż te, które miałam w moim Twinku. Ale rzeźba jest no, identyczna. Identyczna jest, totalnie identyczna. Nawet tutaj widać po tych marszczeniach na nóżkach, po tych takich dołeczkach, po tych fałdeczkach, one po prostu były identyczne, więc to rzeźbienie jest po prostu, no ciężko nazwać to rzeźbieniem, to jest po prostu odlew. Po prostu odlane identycznie tak, jak jest to w oryginale, więc możemy tutaj mówić spokojnie o podróbce. Co prawda nie jest sygnowana, o podróbkach mówi się wtedy, kiedy są sygnowane nazwiskiem lub nazwą, znakiem firmowym danej firmy, a tutaj one nie są sygnowane, są wydane pod nazwą jakiejś chińskiej marki, więc no to jest po prostu, nie wiem jak to nazwać, oszustwo, po prostu oszustwo. Chińczycy teraz już chyba wszystko podrabiają, więc to mnie naprawdę nie dziwi. No ale rzeźba jest naprawdę fantastyczna oryginalnych Twinków.
więc tutaj ten odlew po prostu też jest naprawdę no, bardzo, bardzo dobry. No i co? Spójrzmy sobie może na malowanie, właściwie na to, co jest malowane w procesie fabrycznym. To malowanie, jak widzicie, jest no, takie gładkie, coś ma tam jakieś niby przetarcia, ale to raczej jest efekt, powiem Wam, światłocienia z padającego na nie dziennego dzisiejszego światła. No te paluszki są naprawdę przepiękne, przepięknie wyrzeźbione. To jeżeli chodzi o malowanie, to też nawet te paznokcie nie są zrobione źle. No aczkolwiek samo malowanie jest po prostu takie o, bardzo, bardzo proste, maszynowe. I tu mamy drugą rączkę. O, to jest druga rączka. Też, no rzeźbienie jest takie, jakie jest, bo jest po prostu kradzione. Tak to możemy nazwać, ale jest naprawdę dobre, jest po prostu dobre. No i tutaj mamy nóżki. Jak widzicie, ten kolor jest no, taki sam jak reszty kończynek. Rzeźbienie jest naprawdę cudowne, ale no, powiem Wam, że tak w takim świetle wygląda to też całkiem nieźle, ale do momentu, kiedy położymy obok prawdziwego Reborna. Niestety padła mi bateria w kamerze, właściwie obie baterie i baterie w gripie też mi padły. I aparat i kamera po prostu dość długo leżały nieużywane, bo po prostu nie miałam do tego siły. Jeżeli już używałam, to tylko służbowego sprzętu. No i po prostu jakoś ładowanie tej baterii wyleciało mi z głowy. Zresztą w moim sprzęcie ta bateria dużo szybciej się rozładowywuje niż w moim sprzęcie służbowym, bo tam naprawdę bardzo długo trzyma, a tutaj no, po kilkunastu minutach pada, chociaż są to te same baterie. Ten sam model, po prostu ta moja kamera widocznie zużywa więcej energii. Dobra, i wróćmy sobie do tych nóżek. Pokazywałam Wam, jak wyglądają te nóżki, malowanie. No i przyłożymy sobie obok normalnego Reborna malowanego przez artystkę. Nie chcę się jej rozbierać, więc położymy je tak. No niby tutaj w telefonie nie za bardzo tę różnicę w ogóle widać. Na żywo jest ona dużo mocniej widoczna. No ale wydaje mi się, że widać tutaj na przykład ten marmurek u Arii. Widać tutaj te naczynka. Natomiast tutaj nic takiego na podróbce nie ma. Jest po prostu ta nóżka jest całkowicie gładka. Tutaj jedyne takie wrażenie może robić właśnie, mogą robić te załamania światła, ponieważ rzeźba jest tak zrobiona, że te załamania fajnie wyglądają. No i tutaj o, nawet widać rączki, one się bardziej błyszczą, natomiast Reborny są w większości pokrywane matowym werniksem, chociaż moja Aria i tak już się bardzo świeci w porównaniu do tego, co było na początku, i ten werniks jest już troszeczkę bardziej wyświecony, natomiast u Rebornów, zaraz Wam pokażę to na Laurze, bo ona ma to dużo lepszy ten werniks, dużo świeższy, o może nie lepszy, tylko po prostu świeższy, bo jest dużo nowsza. No jest dużo bardziej matowy. O, tutaj tamta się dużo bardziej świeci. No, na pierwszy rzut oka widać te różnice, więc tutaj nie ma co za bardzo się zagłębiać. No a teraz dla odmiany przejdziemy sobie do Laury. I tak, tutaj mamy kolejne dwie laleczki. Ta z prawej to jest taka, moim zdaniem, standardowa chińska laleczka. Nie wiem, czy ona jest podrobiona z jakiegokolwiek modelu, czy to jest jakiś po prostu taki standardowy produkt. Bo już z nim się spotykałam na wielu stronach. Sama miałam taką jedną z otwartymi oczkami, miałam dwie z zamkniętymi, bo kupowane po prostu dla dzieci. Zresztą sama, mój pierwszy Reborn był Reborn. W cudzysłowie, moja pierwsza taka laleczka w stylu Reborn, gdzie jeszcze tej świadomości nie miałam, to była właśnie ta chińska, tylko że z zamkniętymi oczkami.
No a to jest właściwie to samo rzeźbienie, tylko otwartymi, więc to jest taka jedyna różnica. No i co? No myślę, że na pierwszy rzut oka tutaj wszystko widać, tutaj właściwie niewiele trzeba tłumaczyć. No to są tak jakby dwie totalnie różne lale, widać, która jest realna, która niekoniecznie, chociaż moim zdaniem dalej jest urocza. Ja naprawdę kocham wszystkie lalki, aczkolwiek podróbek kompletnie nie uznaję. No ale jak już do mnie trafiły, to dołożę do nich, tak jak mówię, wyprawkę i może znajdziemy im nowy domek, gdzie jakieś dziewczynki, bo to raczej nie są laleczki dla kolekcjonerek, tylko dla dziewczynek, które chciałyby się zaopiekować takim dziedziusiem. Więc co, może sobie ją rozbierzemy, żeby to było bardziej rzetelne, żeby było widać dokładne różnice między jedną lalą a drugą. No i tutaj jest to samo, co w tamtej, co wam pokazywałam, że ta jest po prostu leciutka i sztywna. Ta główka nie opada i te kończyny też są takie bardzo sztywne. Natomiast u Laury, widzicie od razu łeczkę, trzeba podtrzymywać, no czuć, że ona jest naprawdę ciężka. Ciężko mi tu ją złapać. Główka naprawdę opada sama. No jest ona taka lejąca się, taka naprawdę, no taka dzidziusiowa, bardzo, bardzo dzidziusiowa, tak jakbyśmy mieli prawdziwego opopasa w rękach. Widać tą różnicę i to ogromnie widać. O, tutaj te różnice widać gołym okiem, nawet myślę, że nie pokazując bliżej, widać te różnice dość wyraźnie. I tak sobie jeszcze tutaj zbliżymy detale, żebyście to lepiej widzieli. No widać, jaka tamta laleczka jest dużo bardziej sztywna niż nasza Laura. O, Laurze można tak rączki układać, można nóżki tutaj tak obeginać. No zupełnie inna bajka. Tutaj też właśnie ograniczenia wprowadzają te rączki i nóżki 3/4, ale one też się obracają, tylko przez to, że ten winyl jest taki bardzo śliski, one się odwracają, obracają tak bardzo opornie. No ale da się te rączki przekrzywić, tylko idzie to dość ciężko, bo samego tu winylu nie jesteśmy w stanie obrócić przez to, że on jest taki śliski. Ale tutaj te kółeczka działają, tylko trzeba troszeczkę siły w to włożyć, żeby te rączki obrócić. I niestety moim zdaniem mają tutaj za dużo napchanej tej waty, te muły, przez co te rączki tak cały czas będą odstawać. No ale jak ktoś chce, można to samemu wyciągnąć tutaj sobie trytytkę stąd i wyciągnąć odrobinę tej waty. No i tutaj też taką dużą różnicą jest to, właśnie zapomniałam to powiedzieć przy tej lali, ale powiemy sobie tutaj, że reborny mają wypchane kończyny granulatem szklanym, że one są cięższe i tutaj gdzieś dopiero u góry mają watkę, a tutaj całe te nóżki są puste. Jak widzicie, one są puściutkie, tak może jest tam odrobina jakiejś watki włożona, ale w większości one są puste. Tutaj tak nie zrobimy, tutaj możemy delikatnie te nóżki nacisnąć, rączki też, a te się naciskają w całości, bo są po prostu puste. Oczywiście możemy sobie też to samemu wypełnić, więc jeżeli ktoś decyduje się na taką lalę i chce sobie ją jakoś udoskonalić, to tak delikatnie podpowiadam, jak to można zrobić, żeby była bardziej realna. No ale na pierwszy rzut oka widać, że one są naprawdę totalnie inne. No i co? Może zbliżymy sobie jeszcze detale. O, tutaj nawet po nóżkach widać to rzeźbienie jest całkiem inne. Jest kolosalnie inne. Tutaj u Laury jest więcej załamań. Natomiast te nóżki są bardzo delikatnie rzeźbione. No i malowanie jest naprawdę totalnie różne. O, widać, tutaj stópki są fajnie zaczerwienione, tak jak u prawdziwych dzidziusiów. Tutaj są takie gładkie, no i tutaj tylko mają takie dwie czerwone plamy, dwa takie czerwone placki i tutaj na kolankach też mają takie
czerwone placki i to jest całe malowanie. Natomiast wydaje mi się, że winyl jest właśnie takiego koloru, więc on jest takiego, jaki jest tutaj, więc on chyba nawet nie jest malowany. No, pan na kiepki ma zrobione tak bardzo standardowo, może tutaj trochę za bardzo ten biały luczykom wyjechał. Natomiast tutaj o, u Laury widać, no całkiem inne są te nóżki. Całkiem inne jest to. No inna jakość, totalnie, kompletnie inna jakość. Więc tutaj nawet za bardzo nie mamy co porównywać, bo widać to po prostu na pierwszy rzut oka. Też przez to właśnie, że ta laleczka, tak jak mówię, ta większa jest z jakiejś masowej chińskiej produkcji. To nie jest kopia, przynajmniej tak mi się wydaje, nie jest to kopia żadnej z uznanych rzeźbiarek. No i też koloryt jest całkiem inny. Laura też jest troszeczkę ciemniejsza, jest ciemniejsza, ma ciemniejsze malowanie, ciemniejszą karnację taką jakby od mojej Arii, więc te detale i tę różnicę będzie, jak widać, znacznie, znacznie wyraźniej. Dobra, jeszcze sobie rączki zbliżymy. Może nie widać tego tak dobrze, no ale widać różnicę w kolorze. Te są takie bardzo, bardzo blade łapki, natomiast te są dużo, dużo ciemniejsze. O, muszę sobie nawet tak, nie wiem, czy to będzie widać. Czy tak, no widać tą różnicę dość, no wyraźnie, bardzo, bardzo wyraźnie. No i co? Myślę, że tutaj nie ma więcej co gdybać. Myślę, że to byłoby na tyle, bo obraz mówi sam za siebie. A tutaj Wam jeszcze pokażę włoski tej Lali, bo to też jest ciekawe. I tutaj te włoski już są szczepiane maszynowo, nie ręcznie. Tutaj widać tą różnicę. Natomiast to jest jakiś inny mohair. On jest troszkę bardziej miękki. Jest zdecydowanie bardziej miękki niż ten, który był u podróbki Twinka. Jest całkiem inny, jest bardziej, no jest milszy w dotyku. Tylko niestety ma tą dużą, ten duży minus, że on się mechaci po jakimś czasie. Jak zdjęłam laleczce czapeczkę po tym, jak ją wyjęłam z pudła, on był taki bardzo, bardzo zmechacony. Przyczesałam go, troszeczkę go odżywką poprawiłam i no już jest troszkę inny. Niestety ten maszynowy mohair taki jest. Nawet tutaj widać, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, jest taka linia narysowana ołówkiem. Jak sobie widocznie Chińczycy zaznaczali linię, gdzie te włoski mają się kończyć ręcznie i potem maszyną tak dookoła przejeżdżali. Dość wyraźnie te, o, linie widać. Właśnie te dziurki, te linie po kilka włosków maszyny wszczepiają i tutaj na końcu, może nie na końcu, tylko na czubie jest taki gęsty, gęsty twór. Nawet ciężko go rozdzielić. O, taki, taki gęsty, taki szczep wielgachny na samym końcu. No ale tak jak mówię, to jest te laleczki, które pokazuję teraz, tą laleczkę. Wydaje mi się, że to nie jest podoba żadnego modelu, więc no to jest taka fajna alternatywa dla dzieci, które chciałyby mieć reborna, a niestety rodziców nie stać na tak drogie lale, więc no nie jest to złe. Dobra, to co? Bieram lale i zaraz do Was wrócę. Dobra, kochani, na dziś to byłoby już tyle. Tak jak mówię, dwie laleczki, które dzisiaj porównywaliśmy z moimi rebornami, są na sprzedaż. Każda z nich jest w cenie 260 zł. Każda z nich dostanie oddzielną wyprawkę pasującą na te lale. Każda z nich pojedzie do nowego domku w oryginalnym pudle, w którym je dostałam. Właśnie są to takie pudła. One też oryginalnie dostały wyprawkę taką od producenta. Jest to kocyk, smoczek magnetyczny, butelka, jakiś tam certyfikat, tu jakaś taka przywieszka,
instrukcja obsługi i ta mała laleczka ma jeszcze o kieliszkę dołożoną. Taka była w zestawie. Natomiast z tą laleczką pieluszki już nie było. Była tylko ta pieluszka, którą miała na sobie. Ta miała dwie, czyli jedną na sobie, drugą w zestawie. Natomiast ta ma smoczek, butelkę, kocyk, certyfikat, instrukcję. Nie wiem, nie było chyba tej takiej przywieszki, jak jest tutaj. I nie ma też pampersa. Dlatego tutaj kilka różnych pampersów z różnych firm dokładam od siebie gratis. O, teraz możecie sobie zobaczyć zdjęcia całych kompletów, które pojadą do nowego domku z lalami. Więc jak widzicie, jest tego trochę tych ubranek laleczki dodatkowo ode mnie dostaną. No i co? I tak jak mówię, jeżeli ten film Wam się spodobał, jeżeli będzie miał dużo łapek w górę, jeżeli będzie dużo wyświetleń, jeżeli będziecie się pod nim aktywnie wypowiadać, to kupię podróbkę Laury, bo już zrobiłam przed chwilką research na AliExpress i istnieje podróbka Laury, więc wtedy byśmy sobie sprawdzili tak chyba najrzetelniej, jak to możliwe, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma kitami i malowaniem oczywiście. To by było chyba takie najbardziej obiektywne. O, może tak to nazwijmy. Dobra, to co? Ja biorę się za montowanie filmu, obrabianie zdjęć. No i co? I zaraz spakuję laleczki tak, jak były spakowane przez producenta. Spakuję je do kartonów, wyprawki już czekają, więc jak tylko ktoś się zgłosi, to wtedy będę pakować już do większych paczek razem z tymi kartonami i razem z wyprawkami, które ode mnie laleczki dostaną. No i co? I to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, nie dajcie się żadnej chorobie. Pa, pa!